Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wybrałem się na spontanie do lasu bez żadnego plecaka, ekwipunku, tak po prostu się przejść trochę, no, wdychać świeżego powietrza. Już tu jest środek tygodnia, już brakuje mi niestety przyrody, czuję już tą codzienną monotonię w pracy. No i oczekuję najbliższego weekendu, bo wybieram się z Konradem na nockę, pójdziemy na nockę, będziemy na pewno nagrywać filmy, się z wami podzielę. A dzisiaj chciałem przeprowadzić recenzję anoraku od chmury manufaktury. Dostałem go od Kamaza, żeby po prostu zobaczyć, jak jest funkcjonalny taki anorak. No, już widziałem u wielu osób i zawsze byłem ciekawy. No i mam okazję. Akurat od kilku tygodni go testuję. No i wam powiem szczerze, zakochałem się. Naprawdę się zakochałem, bo to już jest coś innego. No już nie cały czas chodzę tylko w kamuflażu. A teraz, jak już we wcześniejszych moich filmach wspomniałem, uderzam w taki tradycyjny ekwipunek. Drewno, skóra, metal, wełna. Już ograniczam po prostu taki taktyczny, militarny sprzęt. Bardziej uderzam właśnie w taki tradycyjny. Anorak mi bardzo przypadł do gustu. Jest z wielką precyzją wykonany. Przede wszystkim bardzo funkcjonalny i wygodny. Zaraz wam pokażę. Tu mamy przede wszystkim takie dwie kieszenie. Tu jest wielki plus za tą kieszeń. Naprawdę można nawrzucać co najróżniejszych gratów. Oczywiście jakichś podręcznych, co będzie nam najbardziej potrzebne. Kieszeń jest dosyć duża. Później po omówieniu tego zrobię takie zbliżenie. To wam wszystko pokażę. Tu jeszcze po boku taką wielką kieszeń. Jak widzicie, ręka mi przychodzi. Nawet w zimne dni można tam sobie włożyć ręce po prostu i się ogrzewać. Anorak jest wykonany z polskiej wełny, naprawdę bardzo ciepły. Jeśli chodzi o jesień czy nawet zimę, jak najbardziej wełna jest bardzo ciepła. Omówimy później właśnie właściwości wełny, plusy, minusy, ale na razie skupmy się na wykonaniu anoraku. Tutaj mamy dwie kieszenie, tutaj na dole, tu taką większą. Na rękawach mamy takie wycięcia na kciuk, żeby po prostu nam się nie ściągało. I co jeszcze? Mamy jednocześnie szalik. Jakby był silny wiatr, wiałoby było zimno, zakrywamy po prostu sobie nos, usta. Ściągnę czapkę, mamy kaptur. To oczywiście mamy ściągacze, możemy sobie wyregulować. I w nocy, w chłodne dni, jeśli będziemy sobie siedzieć w obozowisku, a będzie naprawdę zimno, to taki anorak da nam przede wszystkim duży komfort. Wielki plus za to, że został wykonany z wełny. Teraz aktualnie chmura manufaktura wykonuje takie anoraki z wełny merino, która ma jeszcze lepsze właściwości niż taka zwykła wełna polska. Ale co jeszcze wam chciałem pokazać? Przy anoraku mamy rozsuwane takie na zapięcia boki, rozpinane boki. W razie jak będzie naprawdę ciepło, a nie będziemy chcieli się spocić, mamy po prostu już przewiew.
powietrze dochodzi i daje nam to po prostu trochę chłodu. Akurat to jest dobre, kiedy jest pogoda taka, kiedy jest nie za zimno, nie za ciepło, to wtedy po prostu rozpinamy i mamy naprawdę duży komfort. Jeśli chodzi o wykonanie anoraku, to został wykonany z wełny polskiej z domieszką kordury tutaj na plecach. Został naprawdę wykonany bardzo solidnie. Szwy bardzo porządnie zszyte. Nie widać jakichś takich luzów czy takich naprężeń na szwach. Naprawdę jest to wykonane z wielką perfekcją. Jeśli chodzi o szwy, nie mam żadnego zarzutu. Tu mamy na łokciach też szytą kordurę. Z tej strony na plecach mamy takie ściągacze od dołu. Anorak naprawdę wykonany z wielką perfekcją. No dobra, ściągnę go. Położę gdzieś go ładnie tutaj i zrobię może zbliżenie z kamerą, żeby wam pokazać wykonanie takiego anoraku. Tak wygląda nasz anorak. Wykonany tutaj z wełny. Na łokciach, jak wspomniałem, na barkach, o jeszcze nie widziałem, mamy kordurę. Zobaczcie na szwy, z jaką perfekcją są przeszyte. No, mamy samo na łokciach. Po prostu tylną część ręki. To samo z drugiej strony. I mamy kieszeń. Ciężko się nagrywa jedną ręką. I tego, ale zobaczcie, jaka wielka. Czy mi się uda? Naprawdę bardzo pojemna kieszeń i takie poręczne rzeczy pierwszej kategorii możemy sobie tu wrzucić. To samo mamy tutaj kieszeń taką na wylot od dołu. I tu na plecach, górną część pleców, barki, mamy też szywkę z kordury. No i jeśli chodzi o jakość materiałów, no, powiem wam, bardzo naprawdę dobra jakość. Kordura plus wełna, piękne połączenie. I tak wygląda anorak. Omówię teraz właściwości wełny. Wełna ma naprawdę bardzo dużo plusów, o których zaraz wam powiem. Opowiem może wam trochę o zaletach, jakie mają noszenie wełny. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że wełna ma bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Nawet jeśli nosimy cienką wełnę, to będzie oddawała ciepło. W wełnie gromadzi się bardzo dużo powietrza i dzięki temu ma bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Nawet jeśli jest mokra, to bardzo dobrze grzeje wełna. Wełna bardzo dobrze odseparowywuje wilgoć od naszej skóry. Po prostu ją wchłania, nie będziemy mokrzy. Nawet potrafi do 50% chłonąć tej naszej wilgotności, które wydziela skóra. Wełna bardzo trudno nasiąka wodą. Nie oznacza oczywiście to, że ona nie będzie mokra. Będzie mokra, ale bardzo trudno jest ją zamoczyć. Nie brudzi się tak, nie widać na niej po prostu brudu, tak jak na przykład na bawełnie. Bardzo ciężko w ogóle jest ją ubrudzić. Noszenie wełny
ma wiele zalet, ma nawet właściwości zdrowotne noszenie takiej wełny. No i wiele plusów, o których słyszeliście. Takie anoraki, no, wydaje mi się, jeśli chodzi o klimat bushcraftowy, survivalowy, to pięknie wyglądają. No i naprawdę są bardzo praktyczne. Możecie takie anoraki dostać właśnie w Chmurze Manufakturze. Link do chłopaków znajdziecie pod filmem, więc jeśli ktoś zdecyduje się zamówić, czy będzie chciał po prostu nabyć taki anorak, no to zapraszam do kontaktu i na pewno Wam taki anorak na zamówienie wykonają. No i co, moi drodzy, widzimy się w następnym odcinku, już będzie niebawem. Mam trochę jeszcze pomysłów, no i powiem Wam szczerze, dużo materiałów do nagrania. No więc kto jeszcze mnie nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji. Jeśli się filmik podobał, proszę o zostawienie łapki w górę. Oczywiście, jeśli nie, to te w dół też. Dziękuję Wam za uwagę, że zostaliście ze mną do końca. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Na razie, cześć!